Gromadzimy się tutaj 13 kwietnia każdego roku pod tą tablicą upamiętniającą tych, których zamordowano w tym więzieniu. Skazano i zamordowano. Strzałem przeważnie w tył głowy. Było specjalne takie pomieszczenie, taki korytarz, po którym schodzili i na ostatnim praktycznie stopniu dostawali strzał w tył głowy. Ale to jest jeden z fragmentów zbrodni, większej zbrodni, jaka się odbywała na terenach Polski, na terenach ziem polskich, także tych wschodnich przyłączonych do Związku Radzieckiego. Związane te zbrodnie są z władzami Żydokomuny tak zwanej. To Żydzi w NKWD mordowali naszych żołnierzy, naszych patriotów, nawet i kobiety i dzieci potrafili mordować, gwałcić, mordować. Nikt nie chce podjąć tego tematu, bo obowiązuje poprawność polityczna, która mówi, że Żydzi byli takimi sami ofiarami jak my. To jest kłamstwo, bo to Żydzi stworzyli ten system komunistyczny. Żydzi założyli komunizm i Żydzi rozwalili komunizm w latach 90., bo już stał się niewydolny i niepotrzebny jako narzędzie do ujarzmiania milionów ludzi i różnych narodów. My odkłamujemy historię. Przychodzimy tutaj spontanicznie, jak co roku. Mówimy o tym, żeby po to, żeby następne pokolenia pamiętały, kto mordował ich dziadów, pradziadów, ojców. Każda rodzina prawie polska ucierpiała w tych represjach, taki jak i nasi bracia w Rosji też ucierpieli. Każda rodzina. Dlatego tak się boją ci nasi wrogowie, tak się boją jakiejś represji z ich strony, zemsty. Oni wiedzą, co zrobili temu narodowi, nie tylko temu narodowi rosyjskiemu, ale im najwięcej. Tutaj jest wiele wspaniałych nazwisk, wielu bardzo zdolnych, wykształconych, można powiedzieć, ludzi elity narodowej, bo zawsze mordowali nam elitę narodową, bo wiedzieli, że elita narodowa będzie trzymała naród, nie pozwoli ujarzmić tak, jak im się udało, kiedy wybili nam elitę narodową, choćby w Powstaniu Warszawskim. Dzisiaj obchodzi się rocznicę mordu w Katyniu, umownie. Ale takich Katyni mieliśmy więcej, bo Powstanie Warszawskie to było 10 razy większym Katyniem niż to, co było w 40 roku. 44 rok był chyba najbardziej tragiczny dla nas, dla naszej elity narodowej. Tutaj słychać już muzykę, bo musimy włączyć, panowie z KPN-u przyszli, zresztą mówiłem im o tym spotkaniu i wolą muzyczkę puszczać niż posłuchać, co między nimi mówimy, trochę prawdy. Mamy do czynienia niestety z ciągłym zakłamywaniem tej historii i także z manipulowaniem politycznym, bo nie mówią ogólnie, że to komuniści. Jacy komuniści? Tak jak mówią naziści. Nie, to konkretni Niemcy, konkretni Żydzi mordowali. I pod tym brunatnym jarzmem i pod tym czerwonym jarzmem. Zawsze jesteśmy tutaj, żeby mówić prawdę, bo to jest nasz obowiązek, żeby pamiętać o naszych braciach, o tych, którzy ginęli tylko dlatego, że byli Polakami, byli katolikami, zamęczeni w bestialski sposób. Te tortury, jakie Żydzi stosowali wobec naszych rodaków, są dla nas niezrozumiałe wręcz. To bestialstwo i metody mordowania. My rozumiemy walkę wręcz, walkę w polu, że jest wojna, że strzelamy do siebie, walczymy o swoje prawa albo bronimy się. A tu było bestialstwo. To była zbrodnia mająca na celu zastraszyć nasz naród polski. Co tu dużo mówić? Przygotowaliśmy ulotki mówiące o ich zbrodniach. I co ciekawe, na podstawie tego, co pisał w naszym dzienniku pan Jerzy Robert Nowak, który osobiście jest nasz przeciwnikiem politycznym, ale czasami mu się zdarzało prawdę napisać. Skorzystaliśmy z fragmentu jego pracy, bo on się powołuje na wiele źródeł, także żydowskich źródeł. Dzisiaj możemy już się dowiedzieć, że w Katyniu mordowali Żydzi z NKWD, w mundurach NKWD.
choćby na podstawie wywiadu, jaki został przeprowadzony z tymi, którzy jeszcze przeżyli, tymi oficerami Żydami, którzy w Izraelu się znaleźli i tam sobie dożywają spokojnie swojego żywota i czerpiąc jeszcze korzyści materialne, bo dostawali niektórzy emerytury z Polski, z naszego ZUS-u. Także o tym trzeba wiedzieć. Można o tym się dowiedzieć w takim czasopiśmie Haaretz. No tak, na pewno. Także jak słyszycie Państwo tutaj w oddali, tyle co potrafią, no, nastawić ten głośnik. Ta solidarność, jak wiecie, jak nam wyszła, no. Jesteśmy tutaj co roku, żeby przypomnieć, kto mordował naszych patriotów tu, za tym murem. Od 1945 roku do 1956 trwała nieustanna, można powiedzieć, eliminacja naszej elity narodowej. I to w bestialski sposób. To żydowskie NKWD i oficerowie UB żydowskiego pochodzenia sławili się w najbardziej bestialskim sposobie eliminowania elity narodowej Polski. To właśnie Żydokomuna tutaj miała swój bastion, gdzie mordowali naszych najlepszych synów narodu. My jesteśmy po to, żeby nie zapomnieć, żeby następne pokolenia żyły w prawdzie. Bo nie na próżno ginęli ci nasi bohaterowie. W taki straszny sposób. Mamy opisy tych tortur, bo niektórzy przeżyli i opowiadali o tych swoich oprawcach. Wiemy, że wielu z nich, właściwie większość, nie została ukarana. Nadal zbrodnia Żydokomuny jest nieukarana. Nadal niektórzy z nich żyją i biorą emerytury z naszego ZUS-u. Niektórzy uciekli do Izraela, do Stanów Zjednoczonych. Rozmieniali nazwiska, ale my mamy obowiązek o nich pamiętać. Bo ci chłopcy zginęli tylko dlatego i te dziewczęta, że kochali Polskę, że chcieli suwerenną, niepodległą, bogatą, katolicką Polskę. I dlatego byli mordowani. Dziękuję bardzo kolegom za to nagłośnienie i cieszę się, że jesteście. Pójdź muzykę, będę przeprowadzał swoje rozumienie. Ja wiem, że mamy taki czas, że kata z ofiarą się brata. I zapomniało wielu z nas krew ojców na rękach kata. Przyjemnie słuchać obietnic czczych jak bajek do poduszki i nie pamiętać o krzywdach złych. Nie było powieruszki. Co znaczy rado, wojenny stan, po wujku pamięć zanika. Teraz się liczy pieniądz pan. Nie było Grześka Przemyka. Prowadzi nas bezideowa klasa. Wciąż trwa dla Polski niedobry czas. Nie było Staszka Wyjasa. Po szkole Polak mądry jest mądrością narodu słowia. Pomnieć chciałbym tym, co się już Boga nie boją, że w majestacie wielkim swym pod stocznią trzy krzyże stoją. Życie przemija, płynie czas kolejny.
wśród nas ofiary ojców pamięta. Od nas zależy, czy kraj będzie nasz i co się w nim jeszcze wydarzy. Czy pozwolimy lub sobie trwać, a może nie mamy już trwania.